Cześć, witam was serdecznie. Tu Maciek. Słuchajcie, zrobimy sobie taki mały obchód po moim ogrodzie. A na pierwszy rzut oka tutaj, jak widzicie, dosypałem sporo skoszonej trawy na tą rabatę, gdzie mają rosnąć banany na te liście. Na moich wcześniejszych filmach mogliście zauważyć tutaj rozesłane takie te kartony, które namaczałem i one dociskały mi te liście. Z tego względu, że właśnie nie miałem trawy, to używałem kartonów, no ale teraz sezon na koszenie się zaczął, to także trawy mam w opór. To nie jest trawa z mojego ogródka, ale tutaj z miejskiego parku, którą pozwoliłem sobie pożyczyć. Tutaj czeka na mnie rabata do zrobienia. Muszę wykopać te róże i zrobić jakieś właśnie taką rabatkę podwyższoną z desek, gdzie będą prawdopodobnie rosły kanny. Taki jest zamysł. Kanny albo kleomę ciernista, którą sobie wysiałem niedawno. Ponieważ kanny dosyć wysokie urosną, to mogą mi tutaj trochę zacieniać tą rabatę dla bananów. Ale zobaczymy, jak to będzie. Chyba kanny gdzieś porozsadzam pomiędzy bananami jednak. A tutaj zrobię taki fajny rządek z kleomy. Jak ktoś nie wie, jak kleomy wygląda, no to wujek Google wszystko wie. A wczoraj walczyłem, dosyć ostro walczyłem i zaraz wam pokażę, co tutaj narobiłem. Aha, jeszcze tutaj, jak widzicie, ten zakątek. Huśtaweczka i tak dalej, pierdołeczki. Tutaj jak robiłem tą ścieżkę żwirową, to stwierdziliśmy razem z małżonką, że nie przedłużymy tej ścieżki, bo to szkoda tego trawnika jednak dla dzieci, niech sobie biegają. I ten żwir będzie tutaj na całej szerokości rozstawiony. Tu widzicie takie fajne kółeczko, nie? Tutaj stała trampolina. Tutaj jak właśnie tutaj jeszcze zrobiłem takie dwie podwyższone grządki. Tutaj i tak został wysiany rącznik, także będzie tutaj rącznik. Tutaj sypię do jednej skrzynki ziemię, starą ziemię po przesadzaniu roślin, która została zużyta zimą. Zawsze to się jakoś zwróci. I co dalej? Dobra, pokażę wam, co ja tu nawalczyłem wczoraj, bo posadziłem niektóre rośliny już. Wiadomo, banany już pokazywałem, ale tutaj jeszcze wsadziłem. Posadziłem wczoraj, to jest Hiperastrum. Xanthosome sagittifolium. Bezpośrednio do gruntu. Tu wyciągnąłem z piwnicy kłącza te bulwy kolkadie skulenty. Trochę je oczyściłem, tak wyglądają niektóre bulwy, bo już niektóre powsadzałem, jeszcze te mi zostały do posadzenia. Tutaj jest ta skulenta koło basio. Jeszcze muszę to gdzieś porozmieszczać. Jako tako w tamtym pniaku zostały zasiane rączniki. Tu gdzie piłeczki zostały zasiane rączniki. Tu posadziłem już Musa junanensis. Przesadzona została alokazja brisbaneensis. Tutaj zadołowana i przesadzona do kompostu alokazja Yucatan Princess. Właśnie tak w ten sposób będę sadził resztę alokazji. Tak jak wspominałem wcześniej kiedyś, żeby te donice się nagrzewały, żeby było podłoże ciepłe. Trochę będą wystawać poza grunt, żeby słońce je nagrzewało. Nagrzeję do tej pory, dopóki je nie zarosną tutaj wychodzące funkie, tak? Tak samo tam, alokazja portora. A tutaj bezpośrednio do gruntu wsadzona kalidora. Napisałem kaliodora, jak jeszcze nie wiedziałem, jak to się fachowo wymawia. Kalidora, nie kaliodora. Tak samo portora, nie portodora. Odora wsadzona też bezpośrednio w to samo miejsce, gdzie rosła rok temu. Gunera manicata odsłonięta. Widzicie, puściłem jej wąż skraplający.
posadzona tutaj została Leucocasia gigantea common strain, czyli ta zwykła. Tutaj do dużej donicy została przesadzona Leucocasia Borneo Giant. Mam nadzieję, i zaznaczam, że wszystko jest w samym kompoście. Tutaj nawet widać, o proszę, wszystko. Skorupki od jajek. A skorupki od jajek, dowiedziałem się, że bardzo są dla Leucocasii przydatne, ponieważ ten wapń w nich zawarty wzmacnia im ściany komórkowe i w ogóle są mocniejsze i zdrowsze te Leucocasie. No tak pokrótce mówiąc. I też będzie może w tym miejscu stała lub gdzie indziej, ale ważne, żeby się podłoże nagrzewało od słoneczka. Posadziłem również tutaj jeszcze wcześniej tą Leucocasię esculentę, którą mówiłem, że mnie denerwuje. Ja pierdzielę, widzę, że dzieciaki tutaj wariowały i o, oberwało się. Tak, bo wczoraj był normalnie tutaj Saigon. Kuba świrował. Posadzone dziwidła Amorphophallus koniak. Jednak trochę oberwało słoneczkiem, ale tutaj jeszcze jest siatka, tak? Jeszcze siatka jest, dopóki jej bambus nie rozerwie, dopóki nie będzie przeszkadzać bambusowi, to ta siatka powisi. Tutaj jest drugi koniaczek, który wyrósł mi w doniczce razem z w doniczce z Beniaminkiem. Tak na odpiernicz wsadziłem bulwę i tak wyrosła. I tak samo zadołowana jest donica z kalidorą. Kolejną kalidorą. A już fajnie ta mini kiwi zaczyna wypuszczać listki. Już się wybudza. Dlaczego zdecydowałem się teraz wszystko posadzić? Takiego bardziej odpornego. No ponieważ już u mnie prognozy wskazują na to, że przymrozku nie będzie. Dzisiaj już w nocy było 5 stopni na plusie i tak ma być przez cały tydzień. Zobaczymy dalej co będzie. Najwyżej się coś tam okryje, ale ważne, że te bulwiaste to aby tylko bulwa przeżyła, to na liście to tam wiadomo i tak odrosną. A tutaj posadziłem Leucocasię Blackstem. W 2018 roku rosła mniej więcej tutaj. Tutaj jest jeszcze śmietnik po przesiewaniu kompostu. Ja to też zużyję do dołków, będę to wsypywał. Też się to rozłoży w dziurze, co nie? Także ona tutaj się lepiej czuje niż na pełnym słońcu. Leucocasia Blackstem polecana jest tylko przeze mnie do miejsc takich o rozproszonych promieniach słonecznych albo do takiego cienia, bo na słońcu to jednak te liście jej się przypalają. Gdzieś mniej więcej od tego momentu do dotąd posadzony taki rządek. Mam nadzieję, że tu wyrośnie taka fajna kępa Leucocasii i trochę zasłoni ten baniak. No i jeszcze, słuchajcie, w końcu się zdecydowałem posadzić paulownię puszystą, zwykłą, nie oksytrę. To jest paulownia wysiana z nasion, też w 2018 roku i do tej pory były sobie w takich małych czarnych doniczkach, co tam są na kamyczkach. Tam jeszcze jest jedna, która wychodzi i one co rok mi marzną w tych doniczkach, jak wiadomo, bo te doniczki są cieniutkie, mała powierzchnia, szybko je mróz ścina i badyle usychają, ale od korzonków odbijają młode, tak? W końcu się zdecydowałem na posadzenie tutaj, no ponieważ mówię, no cholera, no szkoda mi tych paulowni się zrobiło, ja niech sobie rośnie. Będę miał jedną paulownię, zobaczymy. No na pewno wybuja. A i wam powiem, w ubiegłym roku posadziłem paulownię tam za tym zapniakiem. Ale tutaj po płocie od sąsiada strony idzie winobluszcz. I chyba go potraktowali roundupem, bo moja paulownia też padła. No to nic. Aha, jeszcze posadziłem tak. Już. Tu wracamy się do kaskady. To jest rura zasilająca kaskadę. Wylot z filtra. No ale tego nie będzie widać. To jest wszystko zarośnięte. Latem i tego
w ogóle nie widać. Tutaj sobie rozdzieliłem z tamtego basio jeden odrost, posadziłem tu i została tu posadzona kolokazję, nie ksantosoma, violaceum. Taką bezpośrednio do pienka. Ten pienik się fajnie nagrzewa, też będzie miała ciepło. Trochę tu jest obornika, trochę kompostu, wilgoć, otoczka, także chyba powinna mieć fajnie. Bociuś. No to nic. To na razie z moich prac ogrodowych na tyle. Trzeba iść działać dalej. Jak powiedziałem, ja mieszkam tutaj w koło Legnicy, na Dolnym Śląsku. Tutaj mamy dosyć ciepło, także już zdecydowałem się na wysadzenie takich, tego typu roślin. Jeszcze muszę poczekać, aż ta trawa mi się trochę przekompostuje. Będziemy sadzić banany. Facja za spidistrą, facja musi się zebrać i zacząć odrastać, bo trochę taka potargana, ale żywa, mądra rośnie. Dobra. Aha, i patrzcie tu, nowa trawa Miscanthus lutario riparius zaczyna wyrastać. A jaki to miskant? To się dowiecie. To jest jeden ze starych jego pędów. Jest dużo, dużo, dużo grubszy od miskanta tego olbrzymiego. Dużo większy. No to nic. Taka mała aktualizacja, co tam w ogródku słychać. Jeszcze tutaj będę musiał coś dosadzić. Dobra. Pozdrawiam Was serdecznie, łapki w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie i zapraszam na Patronite. Zbieramy na szklarenkę dla egzotyków. Trzymajcie się, na razie.